da się ukryć, że bezpośrednim powodem naszego spotkania jest Twoja płyta, która właśnie powstaje. Na jakim jesteście etapie? Jesteśmy na etapie kończenia. Jesteśmy na etapie postprodukcji tak naprawdę. Cały czas miksujemy, masterujemy. Zmieniamy tak, żeby było jak najlepiej i też według nas jak najlepiej jakościowo, jak najlepiej odbiorczo. Tak naprawdę to już są ostatnie szlify, ale to jest najtrudniejszy czas, bo taka nieustanna weryfikacja budzi bardzo wiele wątpliwości, ale z drugiej strony też wraca się często do wersji, które były wcześniej, bo jakby spostrzega się, że ten etap, który nastąpił po pewnych kombinacjach, niekoniecznie był słuszny. Także cały czas kończymy te utwory, dopieszczamy je, doszlifowujemy ostatnie szczegóły i już jest na finiszu. Płyta jest, materiał jest na finiszu na pewno. A jakie to będzie wydawnictwo? Pytam, czy to będzie jakieś wydawnictwo zewnętrzne, z którym już będziecie współpracować, czy raczej myślicie o własnym wydaniu tej płyty? Szczerze mówiąc, rozpatrujemy wszelkie możliwości na tym etapie jeszcze. Jest tak, że musimy się rozeznać tak naprawdę, który z tych pomysłów będzie dla nas najbardziej korzystny. Który was nie będzie wstrzymywał, czy waszych planów co do samej muzyki pewnie? Tak, na pewno. A też musimy rozpatrzeć wszystkie plusy i minusy, wszystkie za i przeciw. I wtedy zdecydujemy, co zrobić z tym materiałem, czy wydać go własnym sumptem, czy wydać go przez wydawcę. Jeśli tak, to którego wydawcę. Na razie chcemy skupić się na bardzo dobrym i jak najlepszym skończeniu materiału i potem będzie ten etap, kiedy będziemy szukać wydawcy albo też zdecydujemy się wydać tę płytę własnym sumptem. Gdzieś czytając o Twoich poprzednich dokonaniach wcześniejszych pojawiło się Maria K., artystka niezależna. Jak Ty to rozumiesz? Bo ja wiem, że to jest jakby nie chciałbym, żebyś się tłumaczyła za media, co to znaczy artystka niezależna, ale w Twoim pojmowaniu. Mnie się wydaje, że każdy prawdziwy artysta jest niezależny, jeśli właśnie, mówimy co to znaczy o niezależności. Wiesz co, to są właśnie tylko słowa, bo słowa nigdy nie oddają tego, jak jest naprawdę. Wiesz, to jest jakieś tam narzędzie. Jestem w tej niewdzięcznej roli, że muszę to jakoś nazwać. Tak, no musimy się posługiwać tym narzędziem, które mamy, niestety niewdzięcznym. Artystka niezależna czy artysta niezależny, no według mnie jest to osoba, która w sposób bardzo zgodny ze sobą tworzy i wydaje na świat to, co, do czego jest najbardziej przekonana i to, co jej najgłębiej siedzi w sercu. Czy w dzisiejszych czasach można mówić o niezależności, kiedy tak naprawdę też wszystko, mówi się, że wszystko już było, że wszystko się już zadziało, że żyjemy w epoce, w erze już nie postmodernistycznej, ale już chyba postmodernistycznej. Każdy komentując jakąś piosenkę zawsze musi dodać ten komentarz, że coś brzmi jak... Ale rzeczywiście, to już są wersje, każdy z nas jest wersją kogoś. To już nie jest tak, że każdy z nas jest sobą w 100%, tylko każdy z nas jest drugim kimś. Ale no, to są pewne etykiety, to są też pewne szufladki, które nam ułatwiają zaklasyfikowanie pewnych osób czy pewnych zjawisk, pewnych rzeczy i nie należy się na to obrażać, jest to pewne ułatwienie. Natomiast no, słowo czy zestawienie artysta niezależny, artysta czyniący to, co uważa za słuszne i to do czego jest przekonany, to, co jest najprawdziwszym tym, co w nim jest. No to skoro powiedziałeś, że się nie obrażasz na te porównania, to ja się posłużę jednym porównaniem. Słuchając swoich poprzednich epek i jeszcze tego albumu, który już praktycznie za chwilę się pojawi, przynajmniej części tego albumu, ja przynajmniej zauważyłem i także rozmawiałem z ludźmi, którzy się powiedzmy interesują muzyką, że trochę brzmisz jak Julia Marcel. Co ty na to? A to ciekawe, bo w zasadzie w ogóle nie znam twórczości Julii Marcel. Znaczy znam samą osobę, natomiast nie znam jej twórczości. Nigdy nie byłam osobą, która słuchała Julii Marcel. I trudno mi się w ogóle do tego odnieść, bo nie mogę jakby porównać swojej muzyki, czy też swojej ekspresji z ekspresją Julii Marcel. Jest mi znana ta osoba ze względu na jakby całą jej historię, tego w jaki sposób zaistniała i tego, w jaki sposób wydała pierwszą płytę, tego, co później robiła. Natomiast sama muzyka, oczywiście słyszałam parę kawałków, wiem mniej więcej, co to jest za muzyka, ale zupełnie
nie słuchałam, nigdy nie byłam osobą, która włączałaby płytę Julii Marcel codziennie, czy nawet raz w tygodniu, także ciekawe porównanie, bardzo. Już się zacząłem zastanawiać, czy trafione. Zadebiutowałaś jako artystka solowa, teraz się pojawiło, doszło do Ciebie dwóch członków zespołu, stanowicie trio. Tak. Jakbyś miała powiedzieć, jakie są plusy tego grania w pojedynkę? I czy w ogóle to się może sprawdzić na dłuższą metę? Są osoby, które świadomie decydują się grać solo. Sonia Miki na przykład. Sonia Miki, czy jest Oliwia Anna Liwki, tak? Dokładnie. Dziewczyna, ale ona z tego co wiem też od pewnego etapu ma perkusistkę, czy perkusistę miała przynajmniej. Jest Bajzel, czyli Piotr Piasecki, który gra solo. No, szereg artystów. Na pewno plusem jest to, że jesteś sobie sam sterem, żeglarzem i okrętem i to też jest minus jednocześnie, bo możesz zamknąć się w swojej koncepcji i tak naprawdę stać się przewidywalny, czego ja zawsze chciałam uniknąć. Myślę, że plusem jest to, że właśnie no, myślę, że ta droga jest łatwiejsza pod względem organizacyjnym być może, bo kiedy wiesz, że jedziesz na jakiś koncert, to ty wiesz, kiedy masz wolny termin, to ty wiesz, co dokładnie chcesz zrobić na tym koncercie. Masz przygotowany program, ale mnie się wydaje, że jakby jest pewna granica, do której się dochodzi jako solowy artysta. Być może w przypadku tych osób, które wymieniłam, czy ty wymieniłeś, to jakby tej granicy nie ma i zupełnie one nie postrzegają tego w ten sposób. Natomiast według mnie, tworząc jako artysta czy artystka solowa, dochodzisz w pewnym momencie do takiego, nie chcę powiedzieć muru, ale pewnego punktu. Czy wiesz, że bez kogoś czegoś nie przeskoczysz jakiegoś? Albo będziesz, ja zawsze sobie to jakby myślałam w tych kategoriach, że będę przewidywalna, że stanę się przewidywalna, że ten mój materiał po prostu zacznie powielać jakieś takie gotowe klisze i schematy, które we mnie są naturalnie. Co niekoniecznie musi być ciekawe, a wręcz przeciwnie. No tak. A powiedz, dlaczego Trójmiasto? Bo wiem, że przyjechałaś z Krakowa do Trójmiasta. To był jakiś przypadek, czy jakby świadomy wybór? Przypadek czy przeznaczenie? No, tak. To był półświadomy wybór, bo tak naprawdę w pewnym momencie zdecydowałam, że Kraków, który mnie ukształtował i który zawsze jest w moim sercu, jest... By nie mówić, też miasto kultury. Miasto kultury, dokładnie. Ale w pewnym momencie stał się dla mnie zamknięty. Właśnie tam czułam, że doszłam do pewnego punktu, z którego już dalej na ten moment nie ruszę, więc musiałam coś zmienić, zastanawiałam się nad Warszawą. Ale tak się złożyło, że pojawiło się na horyzoncie Trójmiasto, głównie ze względu na też pewne moje przyjaciółki czy moich znajomych, którzy wcześniej się tutaj przeprowadzili, też z Krakowa, ze względu na jakieś możliwości, które się pojawiły tutaj nowe. I stwierdziłam, dlaczego nie? Nie znałam Trójmiasta wcześniej, zupełnie, raz w życiu byłam w Gdańsku jako dziecko. Więc taka też fascynacja nowością i czymś nieodkrytym, morzem, które wydawało mi się, że być może przywieje coś nowego w moim życiu. No i tak się stało rzeczywiście. A porównując te dwa miasta, tak jak wspomniałem, miasto kultury, no bo Kraków rzeczywiście ma poważne tradycje, jeśli chodzi o przeróżne dziedziny sztuki. Porównać to teraz z Trójmiastem, to kto wypada lepiej, jeżeli w ogóle można tak zestawić? Można zestawić, ale nie można powiedzieć, kto wypada lepiej. To jest zupełnie inna energia, zupełnie. To są dwa zupełnie inne organizmy. Kraków ma jakby rozwiniętą kulturę, która kształtowała się tam od wieków. Też dużo się zadziało w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, w latach 60., zarówno w dziedzinie teatru czy muzyki, koniec lat 50. już w zasadzie, w dziedzinie sztuki. Ale od pewnego momentu, oczywiście w Krakowie jest masa galerii, jest masa muzeów, jest masa teatrów i tam się nieustannie coś dzieje, ale jest to w pewnym już takim określonym sznycie. W Trójmieście natomiast ta energia jest zupełnie inna.
Dużo tu na pewno się dzieje ciekawych rzeczy i zawsze się działo pod względem muzycznym. Jednak tutaj różne prekursorskie gatunki muzyczne, czy też prekursorscy artyści muzyczni działali, czy działają. Tu jakiś taki nieustanny ferment muzyczny jest. Powiedziałabym, że w Krakowie jest ferment intelektualno-artystyczny, a tutaj jest ferment muzyczno-wizualny. Zwłaszcza zestawiając, właściwie wspomnę o tym, o festiwalach, bo zarówno Trójmiasto ma swojego openera, ale też Kraków ma Coke Life Music Festival. Tak. Wybierasz się na takie imprezy, czy raczej właśnie obracasz się w tym środowisku, powiedzmy, artystycznym, ale nie mainstreamowym? Wiesz co, ja wybieram się na tego typu imprezy, kiedy... Wiem, że wystąpiłaś na openerze. Tak. Tak, gościnnie, ale zawsze. Tak, z zespołem Brekoty, tak. Wybieram się na tego typu imprezy wtedy, kiedy jest tam ktoś, czy gra tam artysta, który mnie interesuje osobiście. Więc tak też było na openerze, kiedy pojechałam tam, bo akurat odbywały się w danym dniu koncerty zespołów, czy artystów, którzy mnie interesowali, chciałam zobaczyć ich na żywo. Zawsze interesowały mnie festiwale teatralne, to na pewno w Krakowie jest Boska Komedia, festiwal teatralny, który jest niesamowicie ciekawy. No i bywam na tego typu wydarzeniach, oczywiście. Często można odkryć perełki i coś ciekawego, kogoś ciekawego, kto robi rzeczy, o których się jeszcze nie słyszało. Rozstaje dwóch chodniki, niosą moje miasto nocą. Rozstaje dwóch chodniki, niosą moje miasto nocą. Tej nocy nów się tli i ziemia cicha bez kroków drży. Rozstaje dwóch chodniki, niosą moje miasto nocą. Wróćmy jeszcze na moment do muzyki i posłużę się drugim przykładem, ale już wydaje mi się bardziej trafnym, czyli zespół Republika. Twój kolega z zespołu powiedział o tym, że brzmisz trochę jak zespół Republika, to znaczy jeśli chodzi energię sceniczną między innymi, o pewną też nerwowość w dźwiękach, jeśli mogę tak powiedzieć, zwłaszcza zestawiając to z wczesną Republiką. Gdzieś te porównania ty też dostrzegasz? Może nawet nieświadomie użyte, bo pewnie tak było. Mnie się wydaje, że to jest też bardzo takie oczywiste połączenie ze względu na instrument, który jednak towarzyszy mi na scenie, bo jestem otoczona z przodu klawiszami i ten riff, często też bas, który gram, idzie z klawiszy, więc to jest na pewno coś spójnego z tym, co robił Grzegorz Ciechowski. Więc siłą rzeczy, no, jako frontman, czy tutaj osoba, ja, która stoję na froncie, mogę być powiązana z tego typu skojarzeniami. No na pewno słuchałam Republiki. To wydaje mi się, że w Polsce jest mało ludzi, którzy nie słuchali Republiki. Albo słuchali Lady Punk. No mnie zawsze jednak ta Republika gdzieś tam była bliższa. Ze względu też na teksty, bo dla mnie w muzyce bardzo zawsze ważne były teksty i tak wewnątrz trochę się zrzymam, że w Polsce 95,9 artystów w tym momencie pisze piosenki po angielsku. Jest to niewątpliwie język, w którym się dużo łatwiej śpiewa, jest dużo wdzięczniejszy do wymawiania, jest miększy, ale jeśli chodzi o teksty, no... Brakuje mi teraz tego, co się działo w Polsce w latach 80. czy w latach 60., kiedy jednak piosenki, nawet te estradowe, nawet dzisiaj nazwalibyśmy je piosenkami popowymi, no miały jednak jakąś treść, miały przekaz, nawet jeśli najprostszy, to ubrany w bardzo piękne słowa. Dzisiaj trochę mi tego brakuje ze względu na to, że jednak polscy artyści bardzo, bardzo w dużej większości piszą po angielsku. No i jeszcze wróćmy do lat 90. na chwilę. Kiedyś pop właśnie w latach 90. nie kojarzył się z taką dosłownością. Tak. Teraz wydaje się, że znowu to wraca. To znaczy rzeczywiście jest mnóstwo artystów, zwłaszcza tych alternatywnych, nazwijmy to, którzy rzeczywiście stawiają na polskie teksty.
i którzy się mieszczą w tych powiedzmy 4%, tak? Bo powiedziałeś. Oszacowanych, tak. Tak, oszacowanych w procentach. No i chyba można powiedzieć, że się doliczasz do tych artystów. No z założenia na pewno, tak. Z założenia na pewno tak, ponieważ z góry założyłam sobie, że będę pisać po polsku. I to się nie zmieni? Chociaż mówi się, że nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy, na pewno. Czasem są takie piosenki, które już z definicji grają ci w duszy w innym języku. Ale właśnie z takiej przekory wobec tego, to oczywiście jest prawdą, co mówisz, że coraz więcej artystów sięga po polski język w pisaniu tekstów. I to taki niebanalny, dodajmy. Tak. Oparty na skojarzeniach, nieoczywistościach, świetnie. Natomiast ja nigdy nie mówię nigdy, tak jak powiedziałeś, ale jednak po polsku można się bawić słowami w sposób troszkę inny niż w języku angielskim. I na pewno ja uwielbiam takie zabawy słowne i dopóki to mi będzie sprawiało przyjemność, to będę to robić. Wróćmy jeszcze na moment do Republiki. Z Republiką kojarzy się, zwłaszcza z początkiem, z latami 80., kojarzy się bunt tych lat 80., tych zespołów, które się wtedy pojawiały. Ciebie bunt inspiruje? Bo gdzieś też, czytając o tobie, gdzieś pojawiły się te sformułowania, że jesteś trochę zbuntowaną artystką. No bunt zawsze mnie inspirował i bunt we mnie jest duży, może niezgoda na pewne rzeczy i na to, w jaki sposób funkcjonujemy w tej rzeczywistości dzisiejszej, która nas bardzo mocno wyizolowała od rzeczy nam naturalnych i jakby kompletnie ludzkich. I z tego wynika, wydaje mi się, że zawsze z takiego dysonansu wypływa twórczość. Czy twórczość, która ma przekaz, ma coś do powiedzenia. Jakby mnie podobają się bardzo estetyczne formy muzyczne, czy takie czysto oddziałujące na zmysły. Natomiast mnie zawsze interesowała też treść. Jeśli chodzi o piosenki, to na pewno teksty, tak jak już powiedziałam, i no jakaś taka przekora w tym wszystkim, pazur, coś, co będzie raczej wykrzyczane niż wypowiedziane. Przeglądając swojego Facebooka, gdzieś tam pojawiają się te pojedyncze komentarze, kiedy będzie dane miasto, kiedy Toruń, kiedy nie wiem, Szczecin. Ty jesteś za takim zdobywaniem publiczności konsekwentnym poprzez koncertowanie, czy jednak stawiasz na internet? I to jest jakby główne źródło pozyskiwania fanów. Ja myślę, że pół na pół. Ja uwielbiam grać koncerty, to jest totalnie moja energia, ale też lubię grać koncerty takie, żeby ten koncert był najlepszy w jak najfajniejszym miejscu. I trzeba też rozeznać się, na jakim etapie się jest w danym momencie, bo jeśli internet jest w danym momencie tym medium, które jakby będzie łatwiejszą tubą do dotarcia do odbiorcy, to w tym momencie należy się skupić akurat na tym, żeby tych odbiorców przyciągnąć do swojej muzyki poprzez cyberświat. Choćby zespół Radiohead od pewnego czasu tak naprawdę wszystkie swoje albumy wrzuca do sieci. Zastanawiam się, czy jest sens w tej chwili starać się o wydawnictwa absolutnie topowe, czy lepiej stawiać po prostu na wrzucanie. Jak będzie u ciebie? Czy ty tym materiałem podzielisz się w całości za darmo, wrzucając go do sieci, czy nie? Czy w ogóle o tym jeszcze nie myślałaś? Myślałam na ten temat, ale jeszcze nie wiem. Nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Na pewno rozeznamy sytuację, na pewno zastanowimy się to samo, co powiedziałam ci z wydawcą. Zastanowimy się nad plusami i minusami tego. No, w dzisiejszych czasach internet na pewno jest takim medium, które pozwala przyciągnąć jak największą ilość słuchaczy i dzielenie się całym materiałem ze słuchaczami jest o tyle wartościowe, że ci słuchacze później przyjdą na koncerty. Więc być może to jest właśnie droga, ale jeszcze na ten temat jeszcze nie podjęłam decyzji. A co do koncertów, planujecie jakąś większą trasę? Na pewno, ale teraz chcemy się skupić na dokończeniu płyty, na jak najlepszym wyprodukowaniu jej do końca. A jak to, jeśli moglibyśmy to ująć w ramach czasowych, kiedy możemy się spodziewać tego albumu?
No chcielibyśmy w pierwszej połowie tego roku jeszcze, ale zobaczymy, jak nam pójdzie z wydawcą. Dobry czas, bo akurat możecie załapać się na festiwale, nawiązując trochę. Tak, no bardzo chętnie, bardzo byśmy chcieli. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo jak mówię, każdemu z nas zależy na tym, żeby ten materiał był jak najlepszy i jak najbardziej wartościowy. Natomiast to musi też się potoczyć jakby swoim torem. Oczywiście stawiamy sobie cel w czasie, ale też nie można przyspieszać pewnych rzeczy, jeśli to ma wyjść im na gorsze niż na lepsze. Na pewno skupiamy się na tym, żeby wydać to w pierwszej połowie roku. A czego Ci mogę życzyć poza tym wydaniem albumu przewidzianym, tak jak sobie to zakładasz? Zdrowia, radości, optymizmu. I myślę, że tego, żeby świat się zmieniał na lepsze, ale to jest życzenie już do nas wszystkich, tak, obecnych tutaj naokoło i na całym świecie. Tak, więc życzmy sobie tego wszyscy. Dziękuję Ci. Życzmy sobie tego. Dziękuję serdecznie. Kominy, korytarze niosą kruchy myśli nocą. Kominy, korytarze niosą kruchy myśli nocą. Korytarze niosą kruche myśli nocą.